Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Fotowoltaika bez usterek. Jest ze mną Michał. Cześć Michał. Cześć, dzień dobry. Dotarł, niech Was nie zwiedzie jego wiek, to jest gracz. On zna się na instalacji, na nowoczesnych technologiach, na falownikach. O ten ostatni chciałem go zapytać. Powiedz mi Michał, czy to ważna rzecz, czy taka, na której na przykład można oszczędzić? Falownik fotowoltaiczny jest tak naprawdę mózgiem całego systemu, który odpowiada za to, co dzieje się na dachu z modułami fotowoltaicznymi, ale odpowiada także za te elementy, które są związane z rozprowadzaniem prądu, który wytworzymy w naszej instalacji fotowoltaicznej w domu, a później, żeby oddać to do sieci. Dlatego uważam, że na tym elemencie jak najbardziej nie ma co oszczędzać. Czyli to tylko pozorna oszczędność. Tu i teraz, kiedy wydajemy pieniądze podczas montażu, jesteśmy zadowoleni, ale w dłuższej perspektywie czasu może się okazać, że to jest kicha. Dzięki takiemu urządzeniu my wiemy, co się tam dzieje w poszczególnym panelu? To jest możliwe z pewnymi technologiami optymalizacji mocy, żeby wiedzieć, co dzieje się na module fotowoltaicznym, na każdym z osobna. Co nam to daje? Daje to szereg elementów i dodatkowych benefitów dla klienta. Dlaczego? My wiemy, kiedy coś się dzieje na dachu. Wiemy, kiedy instalator musi przyjechać, żeby zareagować, coś wykonać, coś poprawić, coś naprawić. No bo wiadomo, to montujemy na 25 lat. Na pewno coś się stanie. I nie ma tutaj działania takiego po omacku. On doskonale wie, co, gdzie się dzieje. Dlatego ważny jest wybór falownika. Jeżeli nie działa nam jeden z modułów, których mamy 20-25, nie działa nam jeden moduł. Niedziałający falownik fotowoltaiczny determinuje pracę całego systemu. Nie działa nam cały system. Mało tego, wybór falownika jest o tyle istotny, że musimy pamiętać, że my tą instalację będziemy użytkować przez 20-25 lat i możemy w przyszłości chcieć coś dobudować, dołożyć, rozbudować cały system, rozbudować go o inne elementy, niekoniecznie związane z instalacją fotowoltaiczną, ale być może z jakimiś innymi elementami energetycznymi i tutaj dobór tego komponentu jest najistotniejszy pod tym względem. Słuchajcie, aż mi się w głowie zakręciło. Facet nadaje jak maszyna, ale wszystko co mówi ma sens, bo gdybym spotkał się z człowiekiem, który liznął temat, nie byłbym tak spokojny jak teraz. Dzisiaj już wiem, dzięki Tobie Michał, że na takich urządzeniach jak falownik nie należy oszczędzać. Miejcie tą świadomość podczas doboru i wyboru systemu, który będzie na Waszym dachu. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. A Wy pamiętajcie, tylko najlepsze rozwiązania. Widzimy się wkrótce, trzymajcie się. Czołem.